Witam Państwa serdecznie w kolejnym spotkaniu z Teresą Korol. Witam Cię, Teresa. Witam serdecznie w Denia, Hiszpania. Tak jest, nadal Denia, Hiszpania. I dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o zagadkach związanych, czy zagadnieniach związanych z astrologią. Co to jest, Teresa, w ogóle astrologia? Co to jest horoskop? Co to są tego typu właśnie zagadnienia? Wiesz, astrologia funkcjonuje już od wielu, wielu, wielu setek lat, tak? Opierali się na niej władcy, w Egipcie również ona była stosowana, prawda, do przewidywania różnych wydarzających się sytuacji dotyczących narodu, dotyczących świata. Także mędrcy opierali się na astrologii już dużo, dużo wcześniej, prawda? Wiadomo, że jeżeli chodzi o tego typu wiedzę, no to jakby nie do końca wiadomo, skąd ona się wzięła, skąd ona powstała, kto to tak naprawdę wymyślił i tak dalej. W każdym bądź razie, no, od wieków intrygowała wszystkich, tak? Co to takiego jest, że można, znaczy z gwiazd, właściwie to nie z gwiazd, prawda, tylko z układu planet, odczytać różne rzeczy, tak? Co to takiego jest, że położenie planet wobec danego układu, danego państwa czy danej osoby może oddziaływać energetycznie i na tej bazie można przewidzieć różne rzeczy. I autentycznie można to zrobić. I astrologia fascynuje mnie już od wielu lat i jakby na tej bazie to nie jest kwestia jakby wróżby, bo to nie jest, to nie wiąże się absolutnie jakby z tymi technikami wróżebnymi, tylko wiąże się po prostu na wiedzy, wiąże się z pewnego rodzaju nauką. I na przykład moment urodzenia, tak, w którym ty się rodzisz się w określonym dniu, o określonej godzinie, w określonym miejscu, tak? I to w jakiś sposób pokazuje już no, tą energetykę, z którą wchodzisz w danym momencie, tak? I z tego tworzy się tak zwany horoskop Radix. W momencie twojego urodzenia planety ustawiają się w określony sposób, tak? I one oddziaływują na ciebie, oddziaływują na twoje życie. I taki horoskop Radix składa się z 12 domów, za które w każdym domie określona jest jakaś dziedzina życia, prawda, jakaś przestrzeń życiowa, w której funkcjonujesz. I tak naprawdę, kiedy rodzi się dziecko i zrobi się taki horoskop, popatrzy się na ten horoskop, no to już wiadomo, w jaki sposób to dziecko będzie w życiu funkcjonować, tak? Jak będzie funkcjonować w różnych dziedzinach życia, czy będzie miało jakieś problemy związane ze zdrowiem, czy nie będzie miało tych problemów, czy będzie miało szczęście w miłości, jakie doświadczenia przyniesie sobie w relacjach na przykład uczuciowych, męsko-damskich, jakie ma zdolności, czy ma umysł bardziej ścisły, czy ma umysł humanistyczny. Można też już określić, w jaki sposób to dziecko prowadzić, żeby móc wspomóc jego zdolności, prawda, czy umiejętności. I jest to naprawdę fantastyczne. W dzisiejszych czasach wiele osób, czy babci, dziadków, zamawia na przykład takie horoskopy dla wnuczków, tak, na przykład na pierwsze urodziny. Mhm. Taka była bardzo sympatyczna sytuacja, gdzie babcia zamówiła właśnie dla wnusi, która kończyła roczek i to była taka wielka uroczystość rodzinna. Taki właśnie horoskop urodzeniowy, który opisałam. I ten horoskop właśnie urodzeniowy jest o tyle taki bardzo fajny, że tam jest już widoczna jakby cała przestrzeń życiowa człowieka, czyli od momentu praktycznie narodzenia przez całe życie, jak to się będzie toczyło w różnych momentach życiowych. Tam również zawieram jakby wszystkie te pozytywne rzeczy, pozytywne aspekty, tak, pozytywne możliwości, które można wykorzystać, ale również możliwości błędów, które gdzieś człowieka mogą ściągać, prawda, które może popełniać. I w różnych momentach swojego życia
życia, ta dana osoba, która ma sporządzony taki horoskop, może sobie po prostu do tego horoskopu sięgnąć i po prostu przeczytać różne rzeczy. I w każdym momencie życia może to być wskazówka po prostu na dalej, tak? Jak się zapomina, ma się wątpliwości, czy właściwą drogą idę, co mam zrobić, tak? Można sobie zajrzeć do tego horoskopu i sobie przeczytać i złapać, że tak powiem, znowu wiatr w żagle. No i właśnie na tej uroczystości to było takie bardzo przyjemne, bo później ta babcia dzwoniła i zamawiała horoskop dla swojego starszego wnuczka jeszcze później, to mówiła, że odczytali horoskop na głos, tak, wszystkim i ten horoskop został schowany w sejfie i kiedy ta dziewczynka skończy 18 lat, no to dostanie go w prezencie na swoje życie, żeby mogła się nim później, prawda, w jakiś tam sposób wspierać. Także bardzo sympatyczne są takie momenty. I teraz zdarza się, że człowiek, nie wiem, 30-letni, 40-letni czy 50-letni zgłasza się do mnie i mówi, proszę pani, ja się zaplątałem gdzieś w tym życiu, nie mam pracy, nie mam pieniędzy, tu mi się nie układa, co ja mam teraz zrobić? I ja wtedy proponuję właśnie zrobienie nie tego horoskopu prognostycznego, bo oczywiście można, że tak powiem, zrobić horoskop prognostyczny na rok, na kilka lat do przodu, czy nawet na krótki okres czasu, prawda, żeby przewidzieć różne rzeczy, które mogą się wydarzyć. Ale wtedy właśnie proponuję przy takim jakimś takim zaplątaniu właśnie ten horoskop urodzeniowy, ze względu na to, że tam wszystko widać, tak? Gdzie się porobiło błędy. Zrozumienie siebie samego powoduje, że człowiek dostaje jakieś takiej siły, prawda? Że wie, jakie błędy popełnia, czego nie mogę dalej powtarzać, bo te błędy doprowadzają mnie no, do tego, w czym jestem teraz, tak? I dla mnie no, ogromną radość sprawia, jeżeli ktoś przeczyta sobie taki horoskop i pisze do mnie, pani Tereso, ja stanąłem na nogi, ja wiem, co ja teraz mam zrobić, ja czuję siłę, wiem, że tą firmę, którą teraz otwieram, to idę dobrą drogą, da mi pani wiarę, pewność i czuję się naprawdę wspaniale. Albo sytuacje, gdzie jedna też z pań, która zamawiała horoskop, pisze, z początku, jak raz przeczytałam, to powiedziałam, nie, to nieprawda, to nie moje, nie, to nie jest prawda. Ale potem mówi tak, pozłościłam się, przeczytałam jeszcze raz, no i niestety stwierdzam, że to wszystko prawda. Nie chciałam się na początku z tym zgodzić, ale teraz absolutnie się zgadzam, że miała pani w tym rację i przemyślałam sobie głęboko i zmieniłam swoje różne zachowania, tak. Także czy relacje z rodziną, czy relacje męsko-damskie, uczuciowe, czy finansowe, widać jakie, od razu widać, jakie są predyspozycje, prawda, którymi drogami człowiek może iść i tam są zawarte aspekty takie napięte, bardziej napięte, prawda, które mogą bardziej ściągać, prawda, i w te takie negatywne rzeczy i aspekty pozytywne, gdzie wtedy ten przepływ energii jest po prostu łatwiejszy. No i ja zawsze daję wskazówki, czego nie należy robić, prawda, no bo wtedy się wciąga po prostu w te negatywne rzeczy, a co należałoby zrobić, żeby po prostu, żeby się podnieść, żeby ta energia życiowa zaczęła bardziej pracować, żeby wygrzebać się z różnych problemów, w które się gdzieś tam po drodze człowiek wplątał. Generalnie jakby też horoskop, taki nawet horoskop urodzeniowy, on z człowiekiem jakby cały czas pracuje. Dlatego, że jak człowiek się rozwija, no to zmienia się energetyka, prawda? To, co było jeszcze w tym horoskopie, no powiedzmy parę lat temu, w tej chwili to wygląda już inaczej. I teraz na to, żeby dobrze odczytać taki horoskop, w jakim momencie człowiek jest i na jakim poziomie rozwoju, prawda? No to nie wystarczy tylko znać planety, aspekty, prawda, tych planet, położenie w domach, ale też trzeba mieć ten wgląd taki, no tą większą wrażliwość, intuicyjność, takiego głębszego wglądu, na jakim poziomie, na jakim etapie ten człowiek na ten dany moment jest. Bo to, kim był jeszcze rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, to wcale nie znaczy, że to jest to samo, prawda? To jest kółko, na tym kółku narysowane są planety i one cały czas są w tej samej pozycji. Ze względu na to, że jak się urodziłaś, no to urodziłaś się w danym, określonym momencie, prawda? Więc ten układ planet, on zawsze jest ten sam na ten dany moment. Horoskop urodzeniowy to jest mapa życia dla każdego człowieka.
Okej, ale czy to znaczy, że taki horoskop czy astrologia w ogóle determinuje życie człowieka? To znaczy, to nie jest determinacja, nie, dlatego że człowiek zawsze ma możliwość rozwoju, zawsze ma możliwość zmian, zawsze wszystko wibruje, ma wolną wolę, może No decydować o właśnie, sobie, co może z się wolną wolą? rozwijać, No właśnie. ale, te, ale ma, to jest, ja już tutaj rozmawiałam z wami na temat planu życiowego, prawda? Ten plan życiowy zakładamy sobie już wcześniej, tak, zanim się rodzimy. I właśnie to jest takie fantastyczne, że w tym horoskopie urodzeniowym właśnie widać ten plan, tak? Czyli co sobie tutaj założyłeś, prawda? Jakie sobie haczyki na przykład na to życie założyłeś, prawda? Gdzie musisz pokonać jakby pewne przeszkody, prawda? Żeby wejść na te swoje łatwiejsze drogi i swobodniejsze właśnie funkcjonowanie w życiu. Także tu to widać, tak? Z tego widać ten plan, tak? Czyli co sobie wnosisz w to życie, co sobie wnosisz z poprzedniego życia, też w horoskopie urodzeniowym widać. Co sobie wnosi z poprzedniego życia, jakie doświadczenie sobie, jaki cel ustawiasz na to życie, też z takiego horoskopu widać. Także Mariusza tutaj mocno interesował właśnie ten plan. Właśnie ten plan bardzo ładnie widać w astrologii, właśnie w horoskopie urodzeniowym. Fajnie. A powiedz mi, czy to może nie zadziałać jak samosprawdzające się przepowiednia? Wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi? Nie, to nie Czyta jest sobie przepowiednia, to ktoś, nie jest wróżba, nie, ale to nie jest wiesz, wróżba. chodzi mi o sytuacje, w których człowiek czyta właśnie ten dany swój horoskop i tak dopasowuje swoje życie, żeby to się sprawdzało albo nie Nie, sprawdzało, czy... to nie jest w taki sposób, nie, to nie jest kwestia sprawdzania się lub niesprawdzania. No tutaj, tak jak mówiłam z tą panią, która się nie zgadzała, tak, która się nie zgadzała, nie. To nie jestem ja, nie, to mi nie pasuje i tak dalej. Ale jak zaczęła się zastanawiać, no to przełożyła to na swoje życie i absolutnie, no to życie funkcjonowało dokładnie tak, jak opisałam, tak? Więc w końcu się zdecydowała, że tak powiem, zaakceptować to. Więc to nie jest wróżba i to nie jest przepowiednia. To jest analiza. To jest analiza. To jest analiza różnych sytuacji, które dzieją się w życiu. Że na przykład postępujesz w sposób taki i taki, masz takie i takie konsekwencje, tak? Gdybyś postępowała w sposób taki i taki i taki, miałabyś inne rzeczy by ci się wydarzały. Czyli tutaj jest to analiza. Analiza twojego zachowania, analiza twojego postępowania, analiza twoich predyspozycji, twojego charakteru. Twoich zdolności, umiejętności, innych rzeczy, w jaki sposób możesz je wykorzystywać, albo możesz ich nie wykorzystywać, kiedy je możesz wykorzystywać, a kiedy możesz nawet o tym zapominać, że możesz na przykład to wykorzystać, tak? Albo wyciągnięcie na powierzchnię czegoś, co się domyślasz, a na przykład nigdy nie miałaś odwagi, żeby o tym powiedzieć, tak? Albo żeby w ogóle się nad tym zastanowić. W każdym bądź razie absolutnie nie jest to przepowiednia. Jest to analiza twojego życia, analiza twojego charakteru, analiza twojego środowiska, analiza twoich możliwości, tak, z których możesz skorzystać lub nie skorzystać. I teraz daje jakby taki plan, tak, czyli daje taką mapę, po której można się poruszać. I teraz tak, idziesz drogą w lewo, uważaj, możesz nie do końca załatwić to w taki sposób, jak chcesz, możesz znowu wpaść w jakąś pułapkę, ale oczywiście, jeżeli chcesz, masz prawo to doświadczać, tak? I teraz w pewnym momencie życia, jeżeli już osoba ileś tam czasu przeżyła, no nie wiem, 30 lat, 40 lat na przykład, no nie wiem, czy 20 parę lat, no to ma już jakieś doświadczenie ze swojego życia, tak? Więc na bazie tego swojego doświadczenia, tego, w jaki sposób żyje, co się dzieje w życiu, prawda, może odnieść to do tej analizy, którą robię, tak? Nałożyć to jakby swoje życie na tą analizę i skonfrontować się z tym, czy faktycznie jest tutaj prawda, czy faktycznie to funkcjonuje w taki sposób, jak ja to przedstawiam, czy nie, tak? To można samemu, jakby poprzez swój umysł, prawda, przemyśleć i wyciągnąć po prostu z tego wnioski. Mi chodzi tylko o to, żeby człowiek mógł wyciągnąć z tego wnioski dla siebie, tak? Natomiast ja nie robię czegoś takiego, że determinuję, rób tak i tak, a tak i tak to nie rób. Podpowiadam, ale osoba może z tego skorzystać, może z tego nie skorzystać, tak? Natomiast jeżeli nawet nie skorzysta, a no będzie miała, no powiedzmy, niezbyt dobre z tego konsekwencje, no to jest zawsze szansa, że może przeczytać sobie jeszcze raz, prawda? Jeżeli już ten horoskop jest opisany, przeczytać sobie jeszcze raz i na drugi raz, no już tego błędu nie popełnić. Także
Także to nie jest tak. Także to nie jest tak. To jest tylko opisany jakby plan, tak? Opisana mapa, opisane różne dziedziny życia, jakie są predyspozycje, czy ma się te możliwości na przykład samodzielnego zarobku, czy ma się szansę na to, żeby stanąć finansowo albo dobrze prowadzić swój biznes. Bo są osoby, które mają predyspozycje, są osoby takie, które nie mają predyspozycji do prowadzenia własnego biznesu. No dobrze, ale jeżeli na przykład dana osoba nie ma tych predyspozycji, ale bardzo chce mieć, czy to nie jest też takie nakładanie tych takich programów? Bo pamiętasz, Nie, rozmawiałyśmy plan, o plan. programach. Nie, tak, ale to jest zupełnie coś innego. Wiesz, masz pewien plan, tak? Ten plan sobie wnosisz w swoje życie. To jest pewna mapa. To jest pewna mapa, po której sobie podróżujesz, tak? To jest twoja mapa, po której sobie podróżujesz. I teraz wyobraź sobie, że ta mapa, no to na przykład jest to mapa Polski, tak? Jest to na przykład mapa Polski. I teraz jest to mapa w pewnych granicach, tak? Czyli twój plan życiowy jest w pewnych granicach, tak? Tak. Tego sobie przyniosłeś w pewnych granicach. Ale ty masz swobodę poruszania się w tych granicach, tak? I teraz, jeżeli twój plan nie zawiera na przykład czegoś takiego, że zostaniesz królem, rozumiesz, to nie przejdziesz przez tą granicę i tym królem nie zostaniesz, tak? Natomiast jeżeli twój plan, absolutnie każdy plan człowieka zawiera coś takiego jak osiągnięcie szczęścia. Absolutnie. Tylko oczywiście każdy to szczęście może osiągnąć w swoich granicach. Tak, w swoich granicach. Czyli dla jednego to szczęście będzie na przykład życie na wsi i praca na roli, tak? A dla drugiego to szczęście będzie, nie wiem, tworzenie właśnie tego swojego biznesu. A dla trzeciej osoby to szczęście to będzie na przykład poświęcenie się dla rodziny, tak? I na przykład zrezygnowanie z pracy zawodowej na rzecz tworzenia Życia no, czegoś rodzinnego. innego, tak? Więc każdy jakby ma możliwość w tych swoich granicach znalezienia tego szczęścia, ale w swoich granicach. Więc jeżeli w tych granicach nie masz tych możliwości, no nie wiem, rozwinięcia tej firmy biznesowej, no nie wiem, na jakąś większą skalę, no to po prostu jakby to się nie stanie. Ale dla tego człowieka może nawet nie jest to takie ważne, nie jest to takie istotne, mogą być zupełnie ważne inne treści. I teraz po tej mapie ważne jest, jak się poruszasz. I teraz wyobraź sobie, że jeżeli to już jest ta mapa Polski, tak, przypuśćmy, że masz dojechać z Warszawy do Gdańska. Nie? Gdzie droga jest prosta, tam jest autostrada, prawda? No, droga jest dobra, swobodnie można sobie jechać. Ale teraz wyobraź sobie, że człowiek jest zagubiony albo ma jakieś inne pomysły na życie i do tego Gdańska z Warszawy jedzie przez Kraków, przez Wrocław, przez Poznań, nie? A może potem jeszcze wraca się do tego Krakowa, a potem jeszcze kilka razy do tego Poznania, nie? No to teraz zobacz, jak długo mu się schodzi do jechania do tego Gdańska, prawda? Jak jeszcze ile czasu, ile wysiłku musi po drodze włożyć, prawda? Ile jeszcze się nastresować, bo to jest jakby droga na marne, tak? No i ten właśnie plan też pokazuje, gdzie możesz kroczyć takimi drogami, gdzie to jest droga na marne, tak? Gdzie tracisz czas, gdzie tracisz energię, kiedy ta droga jest zupełnie prosta, tak? I teraz ja daję takie wskazówki, ale ktoś może z tych wskazówek skorzystać, a może dalej swoimi drogami chodzić. To nie No jest tak, tak, że no to musisz, bo prawda? czasami każde doświadczenie też przynosi coś może ciekawego, bo może coś na tej No ale drodze gdzieś tam dokładnie, się więc spotka każdy ma kogoś prawo, innego. absolutnie ma każdy prawo, prawda, jeżeli chce te drogi sobie przemierzać, może sobie przemierzać ile chce, Rozumiem. prawda, ale też może skorzystać, prawda, z tej drogi łatwiejszej. Generalnie większość osób jednak dąży do tego, żeby było lżej, łatwiej i przyjemniej, tak, i żeby szybciej do tego celu, prawda, dotrzeć. A co z tak zwanymi przepowiedniami typu będziesz mieć dwójkę dzieci, wyjdziesz za mąż, ale nie będzie to małżeństwo szczęśliwe, będziesz zatem miała, nie wiem, dwóch, trzech mężów, coś o czymś takim. Okej, okay. Więc no, jakby w Wiesz, tym zastanawiam się po już mówię, prostu. tak, wiesz, w tym horoskopie urodzeniowym jest to w jakiś sposób zdeterminowane, czyli też no, można odczytać, czy będziesz mieć te dzieci, czy nie będziesz mieć, tak, i mniej więcej ile. Natomiast jest na przykład, jest widoczne, że na przykład swoją lekcję również przerabiasz w tych relacjach męsko-damskich, tak? I teraz
Jeżeli nie masz tej świadomości, że jest to twoja lekcja i możesz tutaj popełnić błąd, tak, że może cię ściągać w jakieś negatywne programy, tak, no to po prostu jakby nieświadomie jakby to kontynuujesz, czyli jakby realizujesz ten plan, tak? Czyli realizujesz ten plan, czyli na przykład jeżeli w horoskopie masz, że możesz niefortunnie wyjść za mąż, no nie wiem, mieć z tego dzieci, potem mordować się jakby w tym związku, zmienić potem na jakiś następny i tak dalej, to teraz, jeżeli jesteś jakby przed tą informacją, to znaczy jesteś przed, masz tą informację i jesteś przed tą decyzją, no to warto to sobie przemyśleć. Bo teraz możesz się zdecydować, jakby wejść w związek z tym mężczyzną i kontynuować jakby ten proces, prawda, tego planu, ale możesz też dobrze sobie przemyśleć, zastanowić się, czy czasem nie ma tutaj racji i może jednak nie robić tego, tak? Że może jednak tego nie robić. I wtedy co się dzieje? Dzieje się tak, że przechodzisz dalej. Czyli nie realizujesz już tego, czyli jakby z tego poziomu tego planu, bo to zawsze jest ten sam plan, to jest zawsze ten sam horoskop, ale z tego poziomu horoskopu przechodzisz jakby krąg wyżej. Rozumiesz? Czy są w związku z tym jakieś alternatywne plany, alternatywne możliwości wyjścia jakby z tego planu i przejścia na jakiś poziom wyżej? Tak, właśnie to tłumaczę, nie staram się tłumaczyć, może to tłumaczę jakimś zawiłym językiem, ale postaram się to potłumaczyć lepiej. Dziewczyna, no powiedzmy 24 lata, przychodzi do mnie w takim momencie, gdzie za 3 miesiące ma mieć ślub, tak, gdzie za 3 miesiące ma mieć ślub. No i w momencie, kiedy no jej ten przyszły małżonek 3 tygodnie się z nią nie komunikuje, nie odzywa, ona się do niego dodzwonić nie może, rodzina się pyta, co z nim się dzieje, oni nic nie mogą powiedzieć, no więc ona denerwuje się oczywiście, no i przyszła tylko dowiedzieć się, co się z nim dzieje, no bo się niepokoi, za 3 miesiące ślub, a ona w ogóle się z nim skomunikować nie może, w ogóle jego nie ma, złapać go nigdzie nie może, o co chodzi, co się dzieje. No jak ja sobie to wszystko przejrzałam, popatrzyłam, no to zobaczyłam, że on po prostu jest alkoholik, ten jej partner, no i po prostu lekko sobie żyje, w tym momencie, kiedy się z nią nie komunikuje, to on sobie po prostu baluje z innymi kobietami. Więc ja jej zadałam pytanie, mówię, czy pani wie, jakiego typu osobowością jest ten pani partner życiowy, że on ma tendencję do alkoholu, że on dużo pije, że ma tendencję do kobiet, że spotyka się z innymi kobietami w międzyczasie, jak niech pani zobaczy, 3 miesiące do ślubu, on w ogóle sobie nic z tego nie robi, z panią się nie komunikuje, on sobie baluje. Czy pani sobie z tego zdaje sprawę, czy pani o tym wie? A ona mówi, że tak. Ona mówi, że tak, ale ona jest całkowicie przekonana, bo zakochana, tak? I ona jest całkowicie przekonana, że jak ona już za niego wyjdzie za mąż, no to ona sobie z nim poradzi, tak? Czyli on już nie będzie pił i on już nie będzie chodził na te dziewczyny, że w ogóle już będzie wszystko super, nie? No i dobrze. Ja mówię, wie pani, ale tutaj z tego wynika taka sytuacja, tak? Muszę to pani uświadomić, że jeżeli pani za niego za mąż wyjdzie, to pani utknie w tym życiu takim ciężkim, beznadziejnym, gdzie będzie pani miała 2 dzieci, on nie będzie się dziećmi zajmował, nie będzie się domem zajmował, będzie sobie popijał dalej, niech pani się nie łudzi, będzie sobie popijał dalej tak, jak teraz sobie popija. Pieniądze będzie przetracał, nie będzie łożył na rodzinę. Pani będzie miała obowiązek utrzymać dom, utrzymać rodzinę i dzieci i zarabiać pieniądze po to, żeby jakoś to funkcjonowało. On będzie sobie hulał, tak jak sobie hula, będzie sobie chodził gdzie chce, no i będzie jeszcze wprowadzał po prostu dużo napięć, dużo nieprzyjemnych sytuacji do domu. I teraz, jeżeli pani to zrobi, to pani utknie w tym związku i w tym życiu do swoich 40 urodzin. Tyle lat życia pani sobie zmarnuje. Niech pani sobie wyobrazi, jak będzie wyglądało pani życie. Dopiero po 40 będzie pani miała szansę się jakoś z tego rozwikłać, czyli wyjść z tego małżeństwa, rozwieść się, znajdzie pani dopiero inne rozwiązania, inne możliwości i dopiero wtedy, po jakimś czasie pozna pani następnego mężczyznę, który będzie czekał na panią całe życie, nie ożeni się, będzie kawalerem,
I będzie dobrze usytuowany finansowo, bardzo zakochany i dopiero będzie pani miała normalny związek, normalne życie. A teraz tak. Jeżeli nie zrobi pani tego, tak, to są właśnie te drogi. Te Idzie się pewną drogą, idzie się pewną drogą i utyka się na tej drodze po prostu na tyle lat, że nie ma żadnej odnogi, że nie można zboczyć ani w lewo, ani w prawo, nie ma żadnych krzyżówek, tak? Nie można też cofnąć się z tej drogi, prawda? Czyli ona już jest zdeterminowana, trzeba dojść do jakiegoś punktu, tak? Że kiedy znajdzie się to rozwidlenie, jakaś możliwość, prawda, rozwiązania tego inaczej. Ale teraz. Stoi pani teraz na krzyżówce. Może pani pójść w lewo, może pani pójść w prawo. Może pani wyjść za mąż za tego pana, za tego swojego przyszłego męża, którego pani chce wziąć. Albo może pani to odrzucić. I teraz, jeżeli pani to odrzuci, to pani jakby wyjmuje sobie ten kawałek tego ciężkiego życia i pani go w ogóle z życia i ze swojego planu odrzuca. I wtedy zostaje pani tylko ten partner, którego może pani spotkać bardzo szybko, w ciągu pół roku, w ciągu roku czasu, tak? A nie za 20 lat, tak? Gdzie przechodząc jeszcze jakieś horrory. Gdzie może pani mieć to dobre życie już teraz? Gdzie może pani mieć miłość, przyjaźń, dzieci z bardzo dobrego związku, a nie z jakiegoś takiego horroru? No i tak jej dobrze to wszystko potłumaczyłam, ale mówię, ale teraz w takiej sytuacji, no to jakby jest bardzo duży problem, no bo tak, dziewczyna zakochana, tak, a wiadomo, że jak dziewczyny są zakochane, no to widzą, że wszystko się ułoży dobrze i chcą tylko tego jednego, prawda, i że on się zmieni oczywiście pod moim wpływem i będzie cud chłopak, tak, więc ona musiała to jakby przetrawić po prostu przez umysł racjonalny, tak? Wziąć opcję za, tak? Wziąć opcję przeciw. Przemyśleć sobie to wszystko, czy w tym, co ja mówię, nie jest racja, tak? Czy jednak dalej tkwić w tym przekonaniu, że wszystko będzie dobrze i wychodzić za mąż, za tego człowieka, który już w tej chwili na ten moment się absolutnie nie sprawdza, tak? Licząc na to i łudząc się, że będzie wszystko super, czy jednak dać sobie szansę na coś innego, tak? No i tutaj w tym przypadku akurat, no wyszła zdegustowana, wiadomo, ale przyszła do mnie za jakieś 3 tygodnie i była naprawdę mocno zbudowana, czyli widać było, że ona sobie to przemyślała i jednak podjęła decyzję, no wiadomo, że tutaj trzeba no, zrobić też ten porządek jakby ze swoim obszarem emocjonalnym, tak? Czyli na tyle sobie to jakoś jasno poukładać w głowie, żeby nie było żalu, poczucia krzywdy, zranienia, prawda? Żeby było to uporządkowane, tak? Że ja podejmuję słuszną decyzję, tak? Czyli musi być ta pewność, że ja podejmuję słuszną decyzję. I faktycznie ona była w pełni zbudowana, powiedziała, że ona z nim zerwała, że ona odwołała cały ten ślub, że rodzice byli no oczywiście zmartwieni, dlatego że no jakieś tam pieniądze były na to wesele wyłożone. Ale ona sobie to wszystko przemyślała, stwierdziła, że faktycznie nie ma to sensu, że ona sobie daje szansę na nowe życie i tak dalej. I powiedziała, że nawet zrobiła sobie porządek w szafach, stare rzeczy powyrzucała, nowe sobie pokupowała, żeby po prostu no, z nową energią. I w niej było widać, że ona faktycznie, że jakby faktycznie to odrzuciła. Że to nie było tak, że może tak, a może nie, że ona miała tą pewność całkowicie wewnętrzną, że ona robi dobrze. I w takiej sytuacji, kiedy nad człowiekiem ciążą takie czarne chmury, bo nad nią te czarne chmury zawisły, prawda, w związku z wejściem w ten związek, ona te chmury odgoniła. Ona te chmury rozgoniła. Ona sobie z tym poradziła i całą tą energetykę taką ciężką, którą chciała na siebie nałożyć, ona ją odrzuciła, tak? Wobec czego jakby zaczyna się realizować jakby następny etap tego horoskopu, tak? Okej, czy jak dużo w związku z tym
jest tych alternatyw Jest właśnie. dużo. Jest dużo. Jest dużo alternatyw, I tak. wszystkie, I to jest kwestia właśnie wyboru tej drogi, tak. wszystkie opisujesz, czy Opisuję. Te, co, te, które które widzę, widać na pierwszy tak, jakby, to opisuję. No czy i mogą oni. się pojawić, bo mówiłaś o No. tym, że horoskop też żyje razem z Tak, człowiekiem. tak. Czy w związku z kolejnymi wyborami pojawiają się Tak. kolejne Tak, alternatywy? ale zawsze gdzieś ja daję jakby no te sygnały, prawda, że tutaj jest taka alternatywa, tutaj w tym przypadku jest taka alternatywa, prawda. No i chciałam tylko dokończyć, że tutaj w jej przypadku później ona jak przyszła, to ona tylko chciała wiedzieć już o tym przyszłym partnerze, więc tam żeśmy przeanalizowały jeszcze tego jak przyszłego partnera. Więc no, tam wychodziło, że ona już weszła właściwie, że ona już zmieniła tą drogę, że ona już weszła na inną drogę i teraz jak wejdzie się na inną drogę, no to jakby jest inny scenariusz, tak? To już No dalej idzie tak. inny scenariusz. Więc na tym scenariuszu za pół roku miała go spotkać, od razu po miesiącu mieli razem zamieszkać i po roku miał być ślub i faktycznie to się wszystko tak potoczyło. I potem oni jeszcze do mnie razem przychodzili już z tym swoim przyszłym, z tym potem już małżonkiem. I ona zawsze się śmiała, mówię, ty słuchaj Teresy, mówię, bo tylko dzięki niej ja za ciebie sam mąż wyszłam, bo tutaj się historia chciała ułożyć zupełnie inaczej, tak? Ale to takie już fajne sytuacje. Warto, ja to zawsze mówię, że można wierzyć, można nie wierzyć. To nie jest kwestia wiary, proszę mi nie wierzyć. Ja zawsze mówię, proszę mi nie wierzyć. Nie, że proszę mi wierzyć, tylko proszę mi nie wierzyć, ale proszę wziąć to pod uwagę. Czyli przemyśleć sobie po prostu racjonalnie sobie przemyśleć. Jeżeli jest sytuacja, że pewne rzeczy mogą wyniknąć jakby za chwilę, za moment, za parę miesięcy na przykład, to ja tylko proszę poczekać. Proszę się nie śpieszyć, tak? Proszę odczekać ten czas, bo w tym czasie już to będzie widoczne. Wtedy pani czy pan z tym się skonfrontuje, wtedy będzie można podjąć właściwe decyzje dalej, tak? Żeby teraz się nie śpieszyć, żeby po prostu poczekać, tak? Rozpoczęcie działalności w nieodpowiednim momencie, zrobienie pewnego projektu, prawda, który idzie, potem się zastopuje i nie idzie, bo to nie jest odpowiedni czas, nieodpowiedni moment, prawda? Czasami może ten projekt wisieć, tak jak w przypadku też jednej klientki, gdzie byli sponsorzy, włożyła bardzo dużo pracy, dużo wysiłku, wszystko układało się super i w pewnym momencie wszystko stanęło i nie mogła tego projektu zrealizować. No więc jak tak popatrzyła, mówię, niech pani poczeka jeszcze rok, tutaj wtedy sytuacja się otworzy, niech pani to spróbuje jeszcze raz, bo ona nie wiedziała, czy ona ma to już kontynuować, czy zostawić, prawda, co z tym robić, bo się przebić nie mogła, a już tyle czasu minęło. No i faktycznie potem przyszedł ten odpowiedni moment, tak? No i się wszystko znowu potoczyło dobrze. Czy warto w związku z tym, czy warto korzystać z takich podpowiedzi, czy jednak zostawić to swojemu biegowi, to swoje Okej, ja życie? ci zadam pewne pytanie. Czy chcesz żyć świadomie, czy chcesz żyć nieświadomie? I od I tego to to jest ten zależy. wybór. I od tego to zależy. Chcesz żyć świadomie, no to chcesz wiedzieć, jakie ja mam drogi, jakie mam alternatywy, tak? Czy ja mogę pójść drogą w lewo, czy w prawo, kiedy będą te krzyżówki, gdzie będę mogła dokonać wyboru, prawda? Czy nawet jeżeli popełniłam jakiś błąd, czy ja mam jakąś możliwość wybrnięcia z tego błędu? Czy ja muszę czekać na jakiś ten odpowiedni moment, prawda, kiedy ta możliwość się pojawi? Ja osobiście wolę być świadoma swojego życia i nim zarządzać, a nie żeby jakieś sytuacje nieświadomie mną rządziły, tak? No zgadza się. Prawda? Zawsze to jest, powiem ci, że takie życie i świadome zarządzanie swoim życiem, to jest taka niesamowita przygoda, dlatego że tak poznawanie siebie to już jest taką niesamowitą przygodą, poznawanie swoich możliwości, swoich zdolności, poznawanie tego, gdzie popełniam błędy, co mogę zrobić, co mogę naprawić, prawda? Gdzie mam te krótsze drogi, po co się mordować, tak? Gdzie łatwiej do tego celu dojść, a nie trudzić się i głową w mur tłuc i tego muru nie móc przetłuc, tak? Oczywiście, jakby każdy ma zawsze prawo wyboru. Są osoby, które mówią, że nie chcą wiedzieć,
mają prawo nie wiedzieć, tak? Są osoby, które chcą wiedzieć i też mają prawo wiedzieć, tak? Ja uważam, że warto wiedzieć, ale nie, że wiedzieć już i nie wiem, wierzyć i już tak się maksymalnie tym determinować, tylko po prostu wziąć pod uwagę, przemyśleć sobie, przeanalizować. Może coś w tym jest, może mogę z tego skorzystać, tak? Jeżeli oczywiście chcę, bo zawsze mogę wybrać inaczej, ale jeżeli mi się to nie sprawdzi, to może warto wrócić jeszcze do tego, przeanalizować sobie jeszcze raz, bo może faktycznie coś w tym jest, tak? Ja zawsze proszę, jeżeli widzę, że ktoś może ten błąd popełnić i może mieć z tego powodu no, bardzo nieprzyjemne konsekwencje, to zawsze proszę, proszę przemyśleć, proszę przeanalizować, proszę przemyśleć, czy mogłoby to tak być i proszę się zabezpieczyć po prostu. Prawda? Zawsze można podjąć takie decyzje, żeby się zabezpieczyć, żeby nie iść już po skrajnościach, prawda? Albo nie iść już w ciemno, w coś, co nie jest do końca jasne. Można się zabezpieczyć. Wiedząc, można się zabezpieczyć po prostu. Teresa, na sam koniec Tak. chciałabym, żebyś rozwinęła tą moją myśl, którą jakiś czas temu tobie powiedziałam, a ty tak pięknie o tym opowiedziałaś. Że jedną swoją myślą jestem w stanie zmienić całe swoje życie. Kochani, bo to jest tak, że za myślą płynie energia. I ważne jest, żeby myśl była skondensowana, czyli żeby ona była spokojna, tak, i żeby to było spokojne skoncentrowanie. I faktycznie ta myśl może w każdym momencie zmienić wszystko, absolutnie. Ale kiedy ona jest spokojna, kiedy jest silna, kiedy jest koncentracja i przede wszystkim, kiedy myśli się pozytywnie, absolutnie. Chociaż no, negatywna myśl też zmienia życie, prawda? Tylko zmienia po prostu w inny sposób. Kochani, też nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silna jest myśl. I dlatego dopuszczanie do tego, żeby w głowie ciągle się kręciło i żeby ciągle przerabiać jakby te same myśli, no to jest to po prostu uderzanie w siebie. Jeżeli pozwalamy, żeby ciągle analizować tą samą sprawę, żeby wracać ciągle do tych samych rzeczy, to my wyniszczamy sami siebie. Dlatego, że myśl wtedy idzie do środka, myśl wtedy idzie wewnątrz nas, ale ona nie idzie w budowanie, tylko ona wtedy idzie w niszczenie. Więc skupmy swoją myśl na pozytywnych rzeczach, tak? Niech ona będzie spokojna. Niech będzie ta pewność, prawda, i ta wiara, i wtedy na tym buduje się wszystko, tak? I jedna myśl może zmienić momentalnie kierunek po prostu drogi, kierunek energii, bo kochani, pamiętajmy, że za myślą płynie energia, tak? Czyli w jaki sposób myślimy, taką energię wypuszczamy. W jakim kierunku ona płynie, to wysyłamy, tak? Więc myśl ma potężną, potężną siłę. Czasami może nawet mocniejszą niż słowo. Chociaż słowo też jest bardzo mocne, więc mówmy do siebie pozytywne rzeczy. Na pozytywie rośniemy. Szukajmy w drugim człowieku tego pozytywu i dajmy mu to lustro. Jeżeli będziemy mówić do swoich bliskich, do swoich dzieci, pozytywne rzeczy, oni będą na tym rosnąć, będą na tym wzrastać, a nam z tego powodu będzie jeszcze lepiej, jeszcze milej, jeszcze przyjemniej i będziemy szczęśliwi, dlatego że z nami inni też będą szczęśliwi. Kochani, też chciałabym jeszcze, korzystając jakby z tego momentu, zaprosić do czytania czwartego wymiaru, z którym to jest magazyn, z którym współpracuję od wielu, wielu lat, praktycznie od 99 roku, gdzie co miesiąc ukazują się tam opracowane moje horoskopy. W tej chwili wyszedł, jeszcze jest w sprzedaży magazyn taki dodatkowy. Wydanie specjalne, Magiczne Klucze Losu, w którym opracowany jest horoskop na wszystkie znaki zodiaku na 2014 rok. Jeszcze można dostać. Zapraszam również do moich artykułów. W listopadowym zeszłym roku ukazał się artykuł o inkarnacji, o poprzednich wcieleniach, o pamięci poprzednich wcieleń. Związanych z regresem hipnotycznym, którym się również zajmuję. I teraz w lutowym ukazał się mój artykuł
na temat UFO. Właśnie tutaj z moich obserwacji i doświadczeń, tutaj stąd właśnie z Denii, z Hiszpanii, tak, no to jest niesamowite doświadczenie dla mnie, gdzie no, na własne oczy osobiście to wszystko doświadczałam, prawda, ten kontakt z obcymi cywilizacjami, z UFO, gdzie z Gracjaną prowadzimy sesje regresu, w których ona łączy się z obcymi cywilizacjami, przekazuje mnóstwo takich informacji, bardzo myślę istotnych dla nas, dla ludzi, prawda, na których możemy się oprzeć i jakby otworzyć troszeczkę rąbkę jakby tych tajemnic. W marcowym wydaniu czwartego wymiaru okaże się dalsza część, również opis sesji regresu z Gracjaną. Także zapraszam Państwa serdecznie. I dziękuję za uwagę. Ja dziękuję Tobie, Teresa, za te kolejne spotkania, które były niezwykle ciekawe i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, aby może przybliżyć jakieś inne zagadnienia. Ja również bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwa, że mogłam Was poznać. Jesteście no, wspaniałymi osobowościami, niesamowitymi ludźmi, też otwartymi umysłami, którzy wnoszą po prostu innym no, tą taką mądrość, prawda? I te inne takie wyższe wartości. Jeszcze chciałabym jeszcze jedną informację podać. Te osoby, które chciałyby się ze mną skontaktować, prawda, no to numer telefonu 605-084-376, no i moją stronę www.kujakwowadis.lvo/teresakorol.pl. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękujemy Państwu Dziękuję. Bardzo. Kochani, najważniejszy w życiu człowieka jest nasz umysł, nasz ludzki umysł. Zapanowanie nad umysłem, umiejętność zarządzania swoim własnym umysłem determinuje życie. Wtedy wszystko dzieje się według naszej woli.